Tak, trzeba ciepło się ubierać, bo ja ubierałem się troszeczkę letnio i przewiało mi szyję, także dzisiaj trochę jak Robocop chodzę, ale skrzyneczki mam, tak jak mówiłem, za fajne komentarze będę dawał skrzyneczki i jedna osoba nie odebrała, też jest zapakowana, nie odebrała, nie napisała adresu, także fajnie jakby napisała, żeby tą skrzynkę wysłać. Także osoba, która dostanie dzisiaj skrzyneczkę, się wyświetla i osoba, która skrzyneczkę dostała jeszcze w poprzednim filmie, która nie odebrała, nie napisała adresu, sorka, też się wyświetla. Także piszcie na maila, a dzisiaj popatrzymy, zobaczymy naprawę taką szybką. Rozrządu i kolektora. Tak. Dobra. Będziemy go odpalać. Zobaczymy. To jest A6 C6 4.2 z przebiegiem 237 milionów. I teraz jest problem. Był wyminany rozrząd, ten rozrząd klekocze, jest to 4.2. Odpalisz go? Klekot jest. I klekot jest z... Trzeba uważać na maskę, bo... Rozwalił się ten... teleskopik. Dodaj gazu. Dobra. I jak odłączymy gruszkę, dźwięku nie mamy, więc bije nam z kolektora stacjonarnego, jest on do rozbiórki i do sprawdzenia jest rozrząd dodatkowo, bo klekocze przy odpalaniu. Także będziemy robić korektę, nie będziemy wyciągać samochodu, nie będziemy wyciągać samochodu z silnika. Tak, ja dzisiaj tak mówię, nie będziemy wyciągać samochodu z silnika. Widzę wycieki od misy, jak widać, poci się, poci, cieknie. Cieknie misa olejowa, o, tutaj wali nam z tego elementu też. Tutaj nam, widzę, że jest mokre. No jest taki troszeczkę mokrawy, na alternatorze się zebrało, na górze widać, że też jest cały w oleju, od góry nam sobie on kapie, cieknie. O, na rozruszniku oblany, na górze tutaj przewody, jak widać. Kolektor sący został ściągnięty, ładny, bez nagarów, zawory są. Zaworki czyste, tylko tu na ściance delikatnie, ale tam jest ślicznie, ślicznie. Będziemy ściągać teraz pokrywy zaworów, obudowę filtra i odkopywać tyły, aby zobaczyć, jak ten rozrząd jest, jak on jest złożony. Mamy godzinę 20, cyka nam ten, jak to się nazywa, zegar. Zapomniałem, jak się nazywa zegar. Zegar nazywa się zegar. I wał korbowy jest zblokowany i tak to wygląda, więc idziemy do kolektora ssącego. Kolektor ssący już leży tutaj i będę go teraz rozkręcał. Zobaczymy, co tam w środku jest. Jak widzicie, silikonu jest, no niestety, ale uszczelek już nie ma pomiędzy kolektorem, jak go rozkręcamy, czyli tą na tej flanszy. I trzeba się wspierać silikonem, więc jest to normalne, że ten silikon tutaj jest. Jak my go będziemy kleić, to skleimy go, a później ładnie odetniemy to nożykiem. Po prostu ktoś musiał kleić to na samochodzie, ale jest ok, ważne, żeby w środku nie było. Więc bierzemy się za rozbióreczkę i zobaczymy, co tam w środku w nim jest. A tutaj mamy silnik ZA8 4.0. Na niektórych uszczelkach, jak kupujemy, mamy napisany moment, jakim dokręcamy. No i dalej ja ten moment potwierdzam w serwisówce, on jest prawidłowy, zgadza się, 35 minut, 60 minut, 90 stopni i 90 stopni. I teraz tak, ja zawsze zaznaczam sobie kropeczkę
w górnym położeniu, bo wiem, jak zrobię 90 stopni, no to będzie kropeczka odwrócona. A jak zrobię kolejne 90, to będzie kropeczka w dole. I to jest moje potwierdzenie, że wszystkie są dokręcone prawidłowo, dlatego że niuty łatwo sprawdzić, bo mamy przyrząd taki jak klucz dynamometryczny, a kątów już niestety nie sprawdzimy, jak ich nie zaznaczymy i później można łatwo się pomylić. Jedziemy według schematu, no i nagle zadzwoni telefon, ktoś nas zagada albo zachce nam się kupę i przyjdziemy i śruba jednak jest jedna niedokręcona, więc do kątów mamy taki kątomierz specjalny, ustawiamy 0, jedna osoba trzyma, druga osoba dokręca 90 i śrubę mamy przekręconą. Próbujemy? Łatwiej kurwa przekręcić. No dawaj. Piłeś coś? Coś ja nie piję. No i mamy ustawione, teraz obkręcamy 90 stopni, dobra, no jak widzicie jest to na boku, no i później każdą po kolei i znowu 90 stopni i będzie białe na dole, czyli potwierdzenie, jak mówiłem, że śruba została dokręcona. A jak chcemy samemu robić kąty, nie ma kto nam trzymać, to mamy taki sprzęcik do rurki żabką z opałem, jak widzicie, do twardej jakiejś rurki albo budowy. No i mamy taki kątomierz, który sam nam się trzyma, taka sztuczna ręka, bym powiedział. No i sobie ustawiamy na 0. 0. No i teraz możemy kręcić. No i 90. O. Takie coś. Obla! Takie coś. Fajna rzecz, przydatna. No i mamy dokręcone. Końcóweczkę zabierzemy. Rozrządzik został zmontowany na blokadach. Ciach, ciach, ciach. Kompletny. No. Wałeczki zostały wyczyszczone. Założone, zmontowane. Głowice również. Sklejamy pokrywę. I działamy dalej. On musi wyjechać dzisiaj. On musi dzisiaj. Nie, no dzisiaj nie wyjedzie, bo to kupę pracy. No ale wyjedzie za tydzień. Lewa strona odkręcona, prawa strona odkręcona. Zblokowane, jak widzicie, wybebeszone, żebyśmy łapska wypchnęli. Tutaj luz. Odkręcimy, ale gorzej z tej strony, bo nie interesowało kogoś to, że ktoś może później grzebać w tym. I jak widzicie, śruba została zamontowana, która jest uszkodzona. I teraz my się bawimy od strony grodzi, żeby tą śrubę odkręcić. No. Chciałem przeklnąć, ale nie będę. Muszę to ściągnąć, zweryfikować. Koła podstawy zostały ściągnięte. Napinacze zblokowane z lewej, jak i z prawej strony. Szmatki do środka włożyłem, żeby nic mi tam nie wpadło. Co do kół i podstaw, leżą one rozebrane już na stoliku. Mocno wybita kieszeń blokady w kole lewym, patrząc na silnik prawym dla mechanika. Widać mocne uszkodzenie. I roztrzaskany ślizg. Podstawa hydrauliczna ma dosyć mocne tutaj zużycie. Ślizg nowy, założony. A tu jest śruba, z którą się męczyliśmy. Jest ona... O, ujechana. Jakoś się udało, ale widać, że ząbki są już zjechane. Tak wygląda druga śruba do porównania. Z drugiej strony podstawa jeszcze ok, ślizg również nowy założony i koło też ma wybitą kieszeń blokady. Jest o wiele mniejsza niż z lewej strony, patrząc na silnik, ale też uszkodzenie jest. Tak to wygląda. Czy będzie z tego koła bić? Ciężko powiedzieć, bo nie jest jakoś zrobiony za mocno owal, ale góra widać, że już jest wyjechana, natomiast dół jeszcze parametry trzyma. Stare koło złożyłem. Zakładamy je na samochód. Tutaj mamy te zniszczone kółeczko, no i śrubę wymienimy na nówkę, sztukę i koło też. Tutaj mamy tą śrubę rzepszutą. Także będziemy to zakładać, jeżeli chodzi o podstawę. Podstawa będzie używana, jest zamówiona w lepszym stanie niż to, bo tutaj paznokcie wchodzą,
Także podstawa będzie wymieniona. Właśnie dokręciliśmy to, jest cholernie ciężko na samochodzie, dlatego że 100 N wszędzie jest do 100 N, a później mamy 90 stopni. I naprawdę, żeby zrobić taki moment 90 stopni, to jest nie lada wyzwanie. Tutaj mamy wyczyszczoną powierzchnię, będziemy ją otłuszczać. Tutaj również, tyły również. Mamy do wyczyszczenia jeszcze te elementy, gumeczki, wszystkie są mięciutkie, bo ten silnik był robiony i uszczelki też są mięciutkie. Także mówiłem, używana podstawa przyszła, koło nowe i stare koło. Stare koło, stara podstawa. Także będziemy to teraz składać i zamykamy tą naprawę. Tutaj mamy starą podstawę, wyciągnęliśmy z niej elektrozawór. Koło pierdoły, bo było rozkręcane, ta śruba wadliwa i podkładki diamentowe. No i kolektor muszę jeszcze złożyć, bo sprawdzaliśmy, luzów nie ma. Sztywna klapa. No i silikon będzie dawany, ponieważ uszczelki no już nigdzie nie ma niestety. Auta na wymarciu, znaczy auta, no tak nas robią w bambuko z częściami, że po prostu tych części nie produkują, a później wszyscy się głowią, jak to złożyć. No i wszystko idzie ku elektryków. Tyły sklejone, pokrywy złożone, teraz idzie kolektor ssący, uszczelki. Uszczelki, słuchajcie, nie będziemy uszczeleczek podstawy wymieniać, bo są nowe. Ten silnik zrobił 1000 km po wymianie rozrządu i te elementy są nowe. Tak samo uszczelki, pokryw, też są mięciutkie, nowe. Nie będziemy tutaj klienta narażać na zbędne koszty. Dlatego też zastosujemy jego elementy, które są niewygniecone, są mięciutkie. Także składamy teraz kolektor, wszystko podłączamy, no i odpalamy ten samochód. Dobra, płynu mamy troszeczkę więcej. On sobie ładnie wciągnie, no i dechę podłożyliśmy, bo cały czas ten teleskopik nam na łeb spadał, a nie dotarł jeszcze do nas, więc mam nadzieję, że dzisiaj dotrze. Dobra, będziemy go odpalać. Zobaczymy. Przy odpalaniu grzechotu nie ma, ale co najlepsze, co najlepsze jest dźwięk z kolektora ssącego i to mnie dziwi, słuchajcie. Rozrząd ustawiony prawidłowo, kolektor rozebrany, nie widziałem w nim żadnego problemu. Mimo to jak podłączam gruszkę, wali z niego i o co chodzi, nie wiadomo. Rozebrałem kolejny raz kolektor ssący, bo coś w nim cały czas stuka. Sprawdziłem przewody, sprawdziłem schemat połączeń, który jest dobrze połączony, sprawdziłem elektrozawory, są w porządku. No i znalazłem usterkę. Zazwyczaj klapa się luzuje i ona chodzi sobie lewo-prawo na tej prowadnicy. Ale znaleźliśmy przyczynkę. Słuchajcie, jak to chodzi. Dzięki. No, czyli przyczyna odnaleziona. Tym razem wyrobiło się w ten sposób, a nie w ten. Składamy używany kolektor dół, będziemy go czyścić, góra pójdzie tutaj do klienta, będzie to zrobione, także biorę się za robotę. Jak wcześniej mówiłem, uszczelek nie ma, więc silikon wchodzi niestety w grę. Po 15 minutach wygląda to w ten sposób. Ciężko schodzi ten silikon, no ale jakoś dajemy radę. Kolanko zamieniamy, bo w kolanku jest różnica. Tutaj widzicie, nie ma kanału wodnego w BBK. Ale w bacie już mamy kanał wodny, więc kolanko tutaj, przepustnica też tutaj. No i góra klienta z bata na BBK, dół jest ten sam. I no niestety, przez to, że źle zdiagnozowałem, to robię to za darmo, drugi raz. A jeżeli ktoś napisze, że źle zdiagnozowałeś i liczysz drugi raz klienta, to to nie ma racji!
24 godziny później wygląda to w ten sposób. Wyczyściliśmy, wyschło. No i idę go składać, ten kolektor. Umyję go jeszcze ładnie i będzie super rancko, więc tak, zaraz go odpalę. Dobra, czas go odpalić. O, ja sobie tutaj to położę. Albo nie, położę tutaj. Podciśnienia podłączone. Do gruszki podłączone. Będziemy go odpalać. Opla! Dobra, chodzi sobie ładnie, tylkocze, więc naprawę uważam za zakończoną. To tyle w tym odcinku. Do następnego, hej.